wejście w skórę takiej postaci jak Frankenstein jest dosyć interesujące, żeby po prostu znaleźć się nagle w obiekcie, na stole do krojenia zwłok i jakby znaleźć się w ciemnym pomieszczeniu z pełną charakteryzacją otwartej rany, otwartego serca i jakby pomyślałem, że jest to całkiem interesujące i czemu nie. Była to jedna z dłuższych charakteryzacji, którą miałem, bo trwała ona bodajże chyba 3 godziny, ale było uroczo, bo leżałem na kanapie koloru pomarańczowego, a 3 dziewczyny mnie po prostu malowały. Jak już leżałem na tym stole, to rzeczywiście zrobienie tych 2 zdjęć trwało następne 2 godziny i rzeczywiście miałem leżeć bez ruchu w jednej pozycji z bardzo jakby estetycznym wyrazem twarzy. No i powiem szczerze, że zdrętwiały mi nogi, pośladki i wszystko od pasa w dół. Każda z tych postaci kogoś odzwierciedla i jest to robione troszeczkę w takiej stylistyce gotyckiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na internetową premierę kalendarza ATM już 14 grudnia.